Cześć, witam Was bardzo serdecznie z trzeciego dnia rajdu grubackiego. Jest godzina 8 rano i właśnie zaczyna się etapka jakoby 6 trasy granicy pruskiej. Trasa granicy pruskiej wzięła się stąd, że praktycznie cała trasa idzie pograniczem, dawnym pograniczem pomiędzy państwem krzyżackim a państwem polskim, a później pomiędzy Prusami Książęcymi a Polską, a później pomiędzy w ogóle Prusami Wschodnimi a Polską, więc jest to cały czas trasa pogranicza. Dzisiaj też płynęliśmy rzeką Wel, bo szerszym kontekstem trasy są pogranicza w ogóle różne. Rzeka też jest jakąś taką naturalną granicą dzielącą chociażby ekosystemy. Płynęliśmy z miejscowości Tuczki do miejscowości przed Cibusz. Długa trasa, ponad 20, prawie 30-kilometrowa. Trzy jeziora, które nas po drodze trochę wymęczyły, bo mieliśmy przeciwny wiatr i fala wchodziła do środka. Więc patrząc na kondycję naszych uczestników, widzę, że dzisiaj chyba wszyscy bardzo wcześnie położą się spać, bo naprawdę są wykończeni, ale szczęśliwi. I tak właśnie minął trzeci dzień ostatniego już rajdu grubackiego. Zapraszam na następną relację.